Ej, słuchajcie, pokażę wam coś, bo zazwyczaj byłem tutaj co niedzielę, ale ostatnio tu mnie nie było, nawet nie wiedziałem, że te zloty dalej kontynuują. Przyjeżdżałem tutaj zawsze z najmłodszym, tylko to się znajdowało gdzieś tam bardziej po prawej stronie. Oczywiście, aby zachować dystans i tak dalej, zorganizowali tutaj na większym placu, ale zobaczcie, jakie mamy tutaj perełki. Lotus Espirit GT3, słuchajcie, niezła bajka, co na sprzedaż, jakby ktoś chciał, 30 tysięcy, nie no, bajka, słuchajcie, piękna fura, piękny kolor, w słońcu jeszcze piękniejszy. Ja tak spróbuję przejść się dookoła, pokazać wam, co my tutaj w ogóle mamy. Tutaj tą kobrę to już pamiętam, ich więcej było w ogóle. Piękna, piękna, po prostu moje marzenie, słuchajcie, coś w tym stylu, może nie ten kolor, ale coś takiego kiedyś sobie kupię, ja naprawdę sobie to kupię, cudowny, mini znacie, mini już mnie nie kręci za bardzo, choć nie jest to fajna, jest to fajna bryka, ale nie dla mnie, ja już jedno małe autko mam, tu mamy Mustanga, tu mamy Forda pięknego, wow, ale bajka. Też szybki. Uch, co to za wersja jest? Super. Piękny egzemplarz. Słuchajcie. Jacie, co to za wersja jest? Może coś tutaj jest. Escort 1.6. Ale super, bryka. I tu mamy następną wojskową. Wojskowy sprzęt, niby USA, to już dla znawców, niby w Normandii, tak? Wątpię, ale może, nie wiadomo, lądował. Co to za Jeep jest? Co to jest? Ale świetny, świetny. Prosty, zobaczcie, proste zawieszenie, prosta kolumna, elegancko. Szkoda, że nie otwarty jest w środku, byśmy zobaczyli, jak wygląda silnik. I tu mamy GMC, te też fajne, może inaczej bym to sobie wybudował, ale też fajny. Fajna baza do zrobienia fajnego autka. Tam zaraz wam pokażę, bo jest taki jeden przerobiony, o tam jeszcze przyjeżdżają, zobaczcie. Ale szkoda, że ja nie przyjechałem swoim. Tu zobaczcie, następny Monster, tu już bardziej przerobiony. To jest podobna buda, jakbyście zobaczyli. Tylko to jest akurat Ford F-setka. Yeah. Ale bajer. Fajnie pomalowany. Taki trochę, aby stworzyć taką strukturę starości na tym lakierze, ale wszystko jest polakierowane już z góry, później widzę. Czyli zostało poprzycierane, aby pokazać pozostałe warstwy farb. Pewnie był malowany wielokrotnie. Świetne, świetne. Słuchajcie, to jest dopiero początek. Zobaczcie, ile tego tam jest. I jeszcze przyjeżdżają. Naprawdę, dzisiaj dobry dzień. Tu mamy Mustanga. Już się obyłem z nimi trochę. To też już bardzo długo widziałem. Tu mamy trochę nowsze autka, poprzerabiane. I tu mamy jakieś fioletowe. Straszne. To jest tutaj Tuscan. Co nawet fajne było kiedyś. Z tyłu fajnie to wyglądało. No, elegancko. Ej, ja to chyba trochę tu przywitam, także z samego rana was zanudzę, bo ten filmik pewnie się ukaże jako dodatek w poniedziałek, wtorek, ale zobaczycie dalej. Podziwiajcie ze mną, bo to też jedyna okazja w swoim rodzaju. Tu mamy Aston Martin. Jedna z pierwszych wersji, tak naprawdę tych takich już modernistycznych. Nie no, czad. Tu mamy następną kobrę. O, ta mi się już bardziej podoba. I możemy zobaczyć silnik. Zmatowiona, widzę. Przygotowana, pewnie będzie malowana. Ale to jest to, co ja chcę. Nie no, przepiękna jest. Kocham to auto, słuchajcie, to jest moje marzenie.
Pokażę wam silnik. Piękna, piękna dupcia. Jezu, jak to pięknie wygląda. I silnik Kobry oczywiście. Przepiękny. Because it sits differently and they sit a different width. So I wouldn't measure it, because when I did all these, you can still see all the lines from when I was doing them to try and get it, because that side's completely different to that side, but the back is a different shape. May I ask you, what sort of colour are you planning to paint? It's a colour called Viking Blue. It's like a pale metallic. Okay, I know which one. I think I seen earlier on Cobra. So it would be like almost original Cobra colour. Yeah, okay. Which is what I always was trying. Right, great. I love it. Trying honestly. To do was that sort of old style. That's my favorite car. Yeah. Looks so cool. Looks cool. And the engine looks perfect. Yeah, that's a 7 liter. It's a 429 big block in there. Nice. So it's a beautiful. It's a big. Big lump of metal in there. Thank you, thank you. Okay. Enjoy. Yeah. Widzicie? Ponad 7 litrów, słuchajcie, ten silniczek. Przepiękny. To jest moje marzenie. Czyli co, on będzie niebieski? Niebieska taka Kobra już tu była kiedyś. Ja już ją gdzieś widziałem. Zaraz. Jakiś ruch tutaj jest. Ale pokażę wam jeszcze kilka aut. Nie no, ludzie, dzisiaj to tu się dzieje. Kurde. Skimitar. Piękny, przepiękny. Ja może zrobię to oddzielny odcinek w takim razie, bo to szkoda. Szkoda. I nazwę go jakoś pięknie. To jest Lion Salent. Zlot starych samochodów. Tutaj odbywa się co niedziela, kiedyś się odbywał. Nie wiem, czy teraz raz na miesiąc. Muszę to sprawdzić. Następne Mini. Mamy następne Mini. Mamy tutaj Chevroleta, on już też tutaj bywa wielokrotnie. Szkoda, że maski nie otworzyli. To już widziałem. O! Tu mamy coś pięknego, tylko dopiero ktoś zaczął chyba go malować. Tak słabo to widzę. Słabo poszło. MG. Nie podoba mi się ta praca, ale samochodzik jest fajny. Widziałem ładnie te MG zrobione. Nie wiem, czy tam dalej właśnie nie widzę jednego. No, to zobaczcie, jaki ładny egzemplarz. Cudo, słuchajcie. I następny tutaj, tylko w innym kolorze. Nie no, aut jest dzisiaj sporo. Tak, to będzie specjalny odcinek jednak. Żadne dodatki. Trzeba wam pokazać ten zlot, bo zlot jest super. Udał im się dzisiaj i pogoda się udała. Mamy Alfa Romeo. Fajnie to siedzi, nie? Fajna Alfa. Tu mamy T-Rexa tak zwanego. TR6. Popularne na drodze auto, powiem wam szczerze, w Anglii. Widzę je często. Triumfa. Dobra, lecimy dalej. Gdzie tutaj pójść? Tam mamy Mercedesa, tam mamy jakiś bug otwarty. To tam wrócę za chwilę. Tam mamy... Tu mamy coś fajnego. Co to jest? Jaguar? Co to jest? Jakie kółka, ja go widziałem na drodze, on jechał przed nami. Co to jest? Tak, Jaguar E-Type 4.2 silnik. Uż ty cholero, jedna. Wygląda jak statek kosmiczny, słuchajcie. Zobaczcie, w środku to będzie widać. Super, ale czad. Szkoda, że maska jest zamknięta. Też byśmy zobaczyli, jaki to jest fajny silnik. World Champion. To kojarzycie? Lotusik. Przełączyłem kamerę. Ale czad. Nie no, zakochany jestem w tych samochodach. Mógłbym mieć je wszystkie. Tak. Tu mamy coś fajnego. Maska idzie otwarta. Cheaper, ale nisko siedzi.
Chevrolet Apache, no piękny, przepiękny jest. Słuchajcie, zrobiony jest naprawdę zajebiście, nie? Taki też mogę mieć w garażu. Zobaczcie, jaki big block ma w środku. Nisko siedzi, przy samej ziemi, słuchajcie. Nie, ja pierdziele. On chyba ma, musi mieć jakieś pneumatyczne zawieszenie, bo to jest niemożliwe. On... Zobaczcie. To jest chyba do parkowania tak go obsadził. No niemożliwe, żeby on tam nie ma aż taki nisko jechał. Ale przezajebisty, przekozak po prostu, nie? Tu ma coś, jakąś sprężarkę, pewnie żeby dotopować koni. Tu mamy fajnie też zrobionego Tera. Świeżo pomalowany, widzę. A tak a propos, zobaczcie, ile jest osób. Tu mamy Forda, tu mamy musem tego Astona. Tu mamy stare Volvo w kombi, bardzo fajne. Też jest fajny już klasyk, ja taki miałem. Przezajebiste samochody, bardzo, 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 bardzo mocne. Ale idźmy na klasyki, na większe klasyki. Tam jeszcze coś jedzie, widzę. Dobra, coś mi tu poprzerywało, więc mam nadzieję, że pokazałem wam wszystko, co wam pokazywałem. Bo ja zamiast patrzeć też między innymi na telefon i zobaczyć, czy to nagrywa, to... A, bo ja mam jakieś ograniczenie nagrywania chyba wielkości filmu. Dobra, mam nadzieję, że dużo nie straciliśmy. To oglądam samochody. Wybaczcie. Także nie, no bosko. Pokażę wam jeszcze kilka egzemplarzy. Tylko już sam nie wiem, na czym mam oczy skupić. Po prostu głowa mi dzisiaj tu rozsadzi. Idziemy zobaczyć dalej. Tu mamy MG. Kabriolet. Szkoda, że nie ma kartek przy każdym z nich, bo byśmy więcej historii mogli zobaczyć i przeczytać. Tu akurat środek otwarty, więc mogę wam pokazać. Skórka. Nie jest tak wcale ciasno. Dobra, i, no i o tym chyba mówiłem. To było to, czy jeszcze jeden był przerobiony, taki wyższy? Nie wiem, czy on tu jeszcze jest. Odpalił. Nie, nie, jeszcze jeden gdzieś musi być. Ja gdzieś go widziałem. GM. Zobaczcie. No ruszaj go, Lego. Odpal to. Już kilka takich na jedno kopyto widziałem zrobione z tymi klatkami drewnianymi. Tam coś pojechało. To jest też fajnie. To jest specjalnie zabezpieczone, aby właśnie nie rdzewiało dalej. Zatrzymana jakby ten proces rdzy jest tutaj. Też jest świetny. No, ruszaj, kolego. Zrywaj, zrywaj, zrywaj. Uuu, ale się tam włączyło turbo. Słyszeliście? O ja pierciu. To jest niemożliwe, nie? To jest potwór. Ciekawe, jak to chodzi. Oż ty cholero. Nie, no zobacz, to jest następny do kolekcji. Dobra, lecimy dalej. To widzieliśmy Cobrę. To widzieliśmy. O, tu jest Aston stary, taki jak z James Bonda. Zobaczcie, jaki przepiękny Aston. Tu mamy nowy twór. To mi się nie chce tego pokazywać. Tu mamy Grand Prince jakiś. Co to jest za twór? Tego to nie znam. Jakieś amerykańskie coś? Pontiac, tak. Pontiac Grand Prix. Taki. Na tamte lata pewnie bardzo nowoczesny, bo widzę otwierane szyby, kokpit taki nawet w miarę futurystyczny. Tu mamy jakiegoś fajnego baga. O, tu jest coś ciekawego, to jeszcze wam pokażę. I chyba będziemy kończyć tą wycieczkę. Przejdę się tam na drugą stronę parkingu. To jeszcze nagram te pozostałe. Nie no, przezajebisty jest.
taki, wiecie, zachowany prawie w oryginale, nie? Bardzo, bardzo oryginalny. Tu ma zbiornik na paliwo w ogóle z tyłu, tak? Tam jakiś nowocześniejszy potwór jedzie. Słychać jest daleka. Dobra, słuchajcie. Tam jedzie nasz złomek. Ja przejdę jeszcze szybko na drugą stronę, spauzuję i pokażę wam pozostałe bryki. Tu jeszcze cały czas dojeżdżają, ej. Ja pierdziele. Dobra, jesteśmy. To wam pokażę Jaguara. Znany znaczek. Każdy kojarzy, już wie jakie to auto. Ale to jest nie tak stare. To ile to może mieć tam? Tu mamy nowy, tu mamy, co to jest, jakiś safety vehicle, nie wiem co to. Po co? Tu mamy fajnego. Potwórka. To na pewno kojarzycie. Jacie. Ale kozak. Jacie. Korweta, słuchajcie, korweta, ale korweta. Głowę urywa, nie? To jest, nie wiem, ciężko mówić przy takim samochodzie, bo jestem zazdrosny, zakochany w tych samochodach, niesamowicie po prostu tak samo. Chciałbym mieć przyjemność chociaż przejechania się nim. Nie no, przezajebisty samochód, nie? Jak tu trzeba... Jesteś po prostu dosłownie otoczony wszystkim dookoła, słuchajcie. Samochód jest ciasny w środku, nie? Siedzisz zapakowany. A przed tobą potwór. Czekajcie, otworzy może. Otworzy maskę, czy nie otworzy maskę? Nie, pokazuję mu jakieś zdjęcia, jak go odrestaurowywał. Kurde, wrócę tu, może będzie maska otwarta jeszcze. Dobra, szybko. Jeszcze tu, to jest, to stoi zawsze. Tutaj ten, no, nie, jakoś nie ma ochoty go odremontować. Ten pan, to pamiętam, Golfik, pamiętam. Tam mamy ładny egzemplarz tego Mercedesa. Tu mamy bardzo ładny egzemplarz Rolls Royce'a. Przepiękny. Zobaczcie, kieliszki, szampan z tyłu. Tak się kiedyś jeździło. Dobra, lecimy jeszcze zobaczyć tego Merca. To fajne. Fajny i niefajny. Ja jakoś nie jestem zwolennikiem tego auta aż tak bardzo. Może za kilka lat. Na razie nie. Co to za twór? Jakiś Morris. Wygląda trochę podobny do Mini, nie? On z tej bazy, tej samej jest prawie robiony. Dobra, i tu jeszcze wam tego pokażę. Zobaczcie. Plażowe autko. Odremontowane. Widać, że to prawie nówka sztuka. Proste. Silnik. Gdzie jest silnik? Silnik jest tutaj, z tyłu. Nisko. Powieszony. Ale to wygląda bardzo nowe, jak nowe auto. To wygląda bardzo nowo. Volkswagen. Ale odremontowany jest po prostu niesamowicie. To jest Volkswagen, proszę państwa. To jest garbus. Po prostu zwyczajny garbus. Ale niesamowicie odremontowany, nie? Wygląda jak nówka sztuka. Nówka wyjechała przed chwilą z salonu. I tutaj mamy coś fajnego, ale nie znam nazwy, więc zaraz korba jeszcze do odpalania z przodu widzę. Silnik, jaki bardzo mało skomplikowany, zaraz wam pokażę. Tam ma nawet takie wiadereczko. Nie wiem do czego, żeby benzyna się gdzieś miała skraplać. Zobaczcie. Z gaźnika chyba tak. Bardzo prosty silnik. Mały blok. Super. Dobra. Jeszcze coś tu jest takiego, co mogę wam szybko pokazać.
chyba w większości widzieliście. Także... Ej. Jak wam się podobało? Cały parking zawalony, słuchajcie. Cały parking zapełniony autami. Jeszcze jedno auto chyba wam pokażę. Poczekajcie, bo nie wiem, czy tam byłem. Sekunda. Czy to było? Czy przeszedłem obok tego i nie widziałem? Nie pamiętam tego. Musieli to postawić. Nie no, pamiętałbym to. Yeah. Morris, 10. Ale też fajny silnik. Czysty, piękny. No ale ludzie poświęcają, słuchajcie, pół życia, aby je odrestaurować w ten sposób. On chyba jest pokryty w ogóle cały skórą. Nie chcę tego dotykać, ale mam takie wrażenie, jakby był cały skórą pokryty. To nie jest lakier. Chyba że ma takie od temperatury zmiany na tym, ale mam wrażenie, jakby coś ala skóra było. Niesamowity, słuchajcie. Wow, nie? Przekozak. Dobra, to chyba wszystko. Ja zmykam. Taka niespodzianka z samego rana w niedzielę. Wyobraźcie sobie, zawiozłem żonę na market, bo ona ma te swoje produkty, które tworzy. Wystawiła ci. Także przy okazji... Przy okazji mieliście okazję zobaczyć ze mną samochody, które ja podziwiam regularnie. Nie, no wiecie co, ja nie muszę nic mówić, trzeba po prostu popatrzeć, poczuć ten zapach benzyny i wtedy sami zrozumiecie, nie? Coś tam ktoś odpalał, ale nie wiem, które to było. Chyba jedne z tych nowszych. Dobra, słuchajcie, potwornicki. To na koniec wam jeszcze pokażę złomka. Jednego, drugiego. Trzeci pojechał, czwarty pojechał. Tam jeszcze jeden został. I wszystko. Coś tu jedzie. Jakiś chyba Sierra. Nie, co to było? Lexus jakiś przerobiony. Ale pojechał dalej. Tam. Także dobra. Kończę. A, jeszcze to wam pokażę. No przecież tu się nie kończy. Jak już jestem, to jestem. Kiedy ja to skończę? Nie skończę. Zobaczcie, co ja tu mam na parkingu jeszcze. Czeka na wjazd, czy po prostu nie ma miejsca. Ford Carpi 2.8 na wtrysku. Musiał mieć to napisane dwa razy. Takie czasy kiedyś. Bardzo fajny. Tu mamy Mini 95. Też bardzo fajny. Zobacz. Przezajebisty. To mi się akurat podoba. Taka mała syrenka, nie? Trochę. I tutaj już nie będę w twarze wjeżdżał ludziom, bo oni teraz pewnie chcą razem odjechać. I Triumph. Widzieliście go tam wcześniej już raz. Tylko w innym kolorze. Tu coś stoi jeszcze. O, tak się tu uchował? Panie Aston. No przezajebisty. Coś jeszcze się gdzieś tutaj chowa? O, jest. Zobaczcie. Zabrakło na ich miejsca chyba. Bo tam przez to, czy ten dystans. Tam jeszcze jakiś stoi, zobaczcie. Merkury. Zobaczcie, jakie mam tu okolice. 968. Przekozak. To mi się podoba. To mogę też mieć w garażu. Chcę takie auto, słuchajcie. Na urodziny. I coś jeszcze tu upolowałem. To już też było. Triumph, ale jakiś inny rocznik. Bardziej kanciasty. No, ale kozak też. Aż kolor nie do końca mój. Dobra. Słuchajcie, zdjęcia jakieś tam porobiłem w trakcie filmów. Zmykam. Do zobaczenia. Raczej to będzie specjalny odcinek zlinkowany pod jakimś filmem. Dostępny dla wszystkich, którzy oglądają mój kanał. I tyle. Pozdrawiam was serdecznie. Taka mała niespodzianka w niedzielę. Także widzicie uśmiech na mojej twarzy. Ja po prostu
jestem przeszczęśliwy, jak trafię w takie środowisko. Trzymajcie się, na razie, do zobaczenia, cześć.